tłoczno gwarną i zakorkowana trasa. Bardzo zakorkowana, no nie wiem co się dzieje. Mnóstwo policji, mnóstwo samochodów. Dzisiaj poniedziałek jest, normalny dzień. Żadne święto, żadnej imprezy nie ma. Chociaż może jest, nie wiemy. A może... Nie wiadomo co się dzieje. Nie wiadomo co się dzieje. No i wróciliśmy do Kirgistanu. Początkowe kilometry pokonujemy w milczeniu. Może dlatego, że zachwycamy się widokami za oknem, a może chcemy ciszą odwlec nadchodzący koniec wyjazdu. Jesteśmy kawałek za Osz. Właśnie nas zatrzymała policja przed chwilą i wrzos nam opowie, co ciekawego się działo. No bo rzekomo przejechaliśmy ciągłą linię. No nie przejeżdżaj. Co nam się nie wydaje prawdą, ale no trudno. No i pan wezwał mnie pan do siebie i mówi, to co, piszemy protokół? Ja mówię, nie. Pouczycie i my pojedzą. On mówi, że nie. I że 15 tysięcy chciał. Sumy. Ja mówię, że chyba żart to jest. I mówi, że no 15 tysięcy na protokół, albo 5 tysięcy tutaj, nie? Ja mówię, nie ma mowy. Nie ma mowy, 5 tysięcy, wołaj kolegów, nie, dobra, okulary pokażcie, wziął te moje okulary, ogląda, mówi, schował sobie je. Ja mówię, nie, dawaj okulary z powrotem. I zwołaj kolegów i spisujemy wszystko. No mówi, no to ile ten, nie? I napisał te 5 tysięcy, ja mu wziąłem długopis z ręki, skreśliłem mu to ostatnie zero, że 500. On mówi, nie, absolutnie nie. Ja mówię, no to dobra, to pisz. Mówi, no to daj, nie? To muszę iść po kasę. On mówi, no to przynieś, to ja ci oddam. Mówię, nie, oddawaj wszystko. Wziąłem od niego prawo jazdy, okulary. Mówi, o, ja ci oddam. Okulary oddawaj. Oddał mi te okulary. Mówi, wsadź tutaj w dokumenty od samochodu. Ja mówię, dobra. Wsadziłem te dokumenty od samochodu, 500. Czy wszystko jest w porządku, podał mi rękę, podziękował i pojechaliśmy, także niestety musieliśmy wręczyć wymuszoną łapówkę 500 somów, czyli ile to jest, Aga? Ja nie wiem, dla mnie to jest zawsze gubię w tych wszystkich 25 zł. No. Ale a co na przykład kosztuje tutaj 500 somów? Ja na pizza. To możemy tutaj przeliczyć. Pizza wczoraj kosztowała 500 somów. Tak? Tak. Okej. No ale liczy się sam proceder niecny, kurde, po prostu stoją i łapią wszystkich. No, ale było ewidentnie, już po prostu. Bo droga była taka, no, droga była taka szeroka, że na pewno nie lecieć na linię. No ale co jest, co zrobisz? Języka się nie uczysz, to nic nie zdziałasz. Nic nie zdzielasz. Niciwo. Mamy zaledwie kilka dni, aby dotrzeć do Biszkeku, a w planach tyle ciekawych dróg i miejsc. Czasem pogoda psuje nam plany i musimy zawrócić z nieprzejezdnej trasy. Jednak cieszymy się każdą chwilą spędzoną tutaj. Same smażalnie tutaj. Mm-hmm. Wali takim olejem, ale takim słodkim o dziwo, takim pączkowym bardziej, nie? A smażalnie i kibla. Po całym dniu jazdy lądujemy nad jeziorem. I to tu chcemy spędzić noc w naszym aucie. A tu co mamy? Czyżby bezpośrednie łącze z garbami? Miejsce przypomina trochę to z filmu Niebiańska plaża. No, może nie ma tu gorącego żółtego piasku i palm, ale za to jest spokój, czysta woda, no i zieleń. Dzień dobry! Tak wygląda poranek.
Niektóre gatunki radzą sobie nawet w najcięższych warunkach. Jedziemy, jedziemy i chyba nie przyjedziemy. Cytujesz? No. Klasyka? Zawalił się mocno. Tankujemy na naszej ulubionej stacji, czyli na BP. Wiesz, muszę gdzieś najechać, o. Burana Tower, czyli wieża Burana, to jedna z bardzo niewielu pozostałości po fajnym średniowiecznym mieście Burana, a właściwie Bala Sagun. Miasto powstało w X wieku. W 940 roku zostało podbite przez Turków. Jest to miasto, które nie zostało złupione przez Mongołów i zostało dopiero w późniejszych czasach po prostu opuszczone. Te kamienne statuetki, one są zebrane głównie z Doliny Chui, czyli z okolicy, ale także z gór Tien Shan i z jeziora Isik Kul. Pochodzą z VI do IX wieku. Stawiano je w miejscach osadzania się nomadów, albo w miejscach, w których bytowali czasowo nomadzi. Jesteśmy jeszcze w Kirgistanie, zatrzymaliśmy się w truskawkowym domku na prywatnej kwaterze. Jest z nami trójka Niemców jeszcze, także kolejka do łazienki spora, ale dostaliśmy truskawki i maliny z domowego uprawy, chleb, więc pyszna kolacja z nami, jutro śniadanie. Zobaczymy, czy się dogadaliśmy po rosyjsku i co? I przed nami dwa ostatnie dni w Kirgistanie. Zobaczymy, co się stanie. Zbieramy truskawki. Zapędzili nas do roboty. Bo nie mieliśmy gotówki. Musieliśmy odpracować jakoś nocleg. Nie, ale słuchajcie, spaliśmy w ufajnej rodziny. Wczoraj dostaliśmy trochę truskawek do spróbowania, a dzisiaj możemy sobie zabrać na drogę. Korzystając z uprzejmości naszej gospodyni, prosimy o wspólną wycieczkę w jeszcze jedno miejsce. Chcemy poznać bliżej tutejszą kulturę i ich postrzeganie śmierci. Zostajemy. Pakrasz. Widzimy taką zorganizowaną plażę z parasolami, z zamkiem dmuchanym. No. Też się wykąpiemy w Isik Kul. Co dzisiaj? Może też, no. Po spacerze. I tu ilu kąpielę luty. Zbliżamy się do Skaska Canyon, czyli tak zwanego Fairy Tale Canyon, czyli tak zwanego baśniowego kanionu. Podobno jest tam przepięknie, kolorowo i jak nigdzie indziej na świecie. Dlatego jedziemy się przekonać. Wjazdu do kanionu strzeże dwóch chłopaków, którzy za drobną opłatą otwierają nam szlaban do tej baśniowej krainy. Pokrew tej dolinie dzięki erozji powstało wiele ciekawych formacji skalnych. Jedna tak nawet bardzo przypomina chiński mur. Ta przestrzeń, ten kanion,
kaniusz Kaska, on się cały czas zmienia, nigdy nie jest taki sam. Jest kilka takich podstawowych punktów, tak jak ten, na którym siedzimy, czyli mur chiński. Natomiast no, przez to, że wpływa na niego słońce, deszcz i tak dalej, i wiatr, cały czas zmienia swoją formę. I tak to wygląda. Przecudowne wody jeziora Issyk-Kul. Od jeziora Issyk-Kul zaczęliśmy naszą podróż przez Kirgistan i Stany. No i chyba na tym jeziorze i na tych terenach skończymy. Jesteśmy tutaj, piękny Czerwony Kanion. Jest taka legenda o tym miejscu, że kiedyś te rejony zamieszkiwał smok. I spodobała mu się taka jedna dziewczyna stąd. I chciał ją poślubić, ale ona nie chciała poślubić smoka. I on powiedział, że w takim razie o każdej pełni księżyca wody będą zbierać i zaleją wasze miasto. No ale mieszkańcy znaleźli na to patent. O ile dobrze zrozumieliśmy, przykładali na swoje studnie i odpływy jakieś takie złote pokrywy. No i dziewczyna, która nie chciała smoka, taka tutejsza Wanda, dała ciała jednego wieczoru i po prostu nie położyła tej pokrywy i zalało całą wiochę. I całą okolicę. I tak utworzył się ten kanion i jezioro Issyk-Kul. A smok, co zrobił smok? Zszokowany tym widokiem i tym, co się stało, zamienił się w kamień. Pewnie jest jednym z tych kamieni gdzieś tutaj, a w okolicy. Smok zamienił się w skałę. Ale jeśli chodzi o takie fun fact albo fakty w ogóle, to podobno prace wykopaliskowe na dnie jeziora Issyk-Kul odnalazły właśnie osadę. Ślady ludzkiego bytowania, zanim to jezioro tutaj istniało, więc może w tej legendzie być troszeczkę prawdy. Takie jakieś niedokończone. Myślisz, że to się jakieś wiece odbywały? Wracamy do Biszkeku. Zostało nam niecałe 300 km. Trochę wzdłuż jeziora, a potem przez przełęcz. No i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że przed chwilą pękł nam przewód hamulcowy. Mamy całe koło oblane płynem i jakieś 10% mocy hamulca, więc super. Trzymajcie kciuki, bo auto hamuje tak, właśnie mam dodechy. No coś tam zwalnia, ale mamy stracha przed kolejną przełęczą, przed zjazdem, więc poszukamy chyba pomocy. Przyjechaliśmy do magazynu po fragment przewodu hamulcowego i płyn hamulcowy. Mam nadzieję, że będą wszystko mieli. Czekamy. Sama naprawa zajęła nam chwilę, jednak na czekaniu spędziliśmy godziny. Stany Azji przypomniały nam jednak, że nie ma się co spieszyć. Czekaliśmy kilka godzin na otwarcie drogi w górach. Poczekamy i na naprawę. Jesteśmy na skrzyżowaniu, gdzie pasy są we wszystkich kierunkach. A to jest ulica, na której znajduje się nasz hotel. Aga mówiła, ostatni dzień, szarpnijmy się na jakiś fajny hotel, porządny. Dobra, tu pani mogę się popieszać, wszystko jest pięknie. Buty tego trzeba ściągać. Gdzie jest znak karty? Zapraszam. Dzisiaj w nocy opuszczamy Kirgistan, opuszczamy Azję i wracamy do domu. Do doma.
No i kończymy tę wycieczkę przez Stany Azji. Co nas zachwyciło najbardziej? Chłód majestatycznych szczytów Pamiru, żar czerwonej uzbeckiej pustyni, wymagające drogi traktu pamirskiego i jego zakamarki poza szlakiem. Ludzie, dla których nie liczy się narodowość, wyznanie ani kolor skóry. Pochłanialiśmy te ciągnące się po horyzont przestrzenie. Szukaliśmy historii w miastach i zachwytu nad pięknem przyrody poza nimi. Czuliśmy smak Orientu i zapach arabskich przypraw. Przede wszystkim jednak spełniliśmy kolejne marzenie. Bo marzenia nie są po to, by odkładać je na później.